Nie zawsze zgadzam się z tym, że jestem obwiniany o pewien czyn. Wina, jak ją rozumiem, jest naruszeniem, umniejszeniem godności drugiej osoby lub jej naruszeniem. Godność osoby jest uwarunkowana od osoby. Dla jednego nie ma problemu żebrać, dla innego jest. Jeden nie widzi problemu, gdy pożycza pieniądze i nie oddaje, inny widzi, gdy ich nie odda. Gdy czuję się winny, wstydzę się, lecz gdy jestem obwiniany, mogę sądzić, że obwiniają mnie niesłusznie. Dlatego wtedy nie czuję wstydu. Wstyd odczuwam dopiero wtedy, gdy swój postępek uznam za niegodny. To, czy postępek uważam za niegodny, zależne jest od mojego sumienia. Sumienia, czyli tych postępków, które uważam za niedopuszczalne i tych, które uważam za dopuszczalne. Względem siebie innych. Zdarza się, że człowiek nie zapanuje nad sobą i dopuszcza się postępku, który jest wbrew jego sumieniu. Gdy tak się stanie, odczuwa wyrzuty sumienia występujące wraz ze wstydem. Katolicy księża zwracają uwagę na to, że niektóre osoby mają szersze sumienie, czyli dopuszczają więcej postępków. Inni węższe, czyli więcej postępków uważają za niegodne. Wynikałoby z tego, że moralność jest w pewien sposób kwestią prywatną każdego człowieka, a tych, którzy nas krzywdzą, lepiej unikać. Moralność jednostkowa w tym wypadku pokrywałaby się z sumieniem danej jednostki. Natomiast moralność ogólna z kodeksem moralnym występującym w danej kulturze.